Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozwiązywać równania wielomianowe. Zacznę od podpunktu A. Przepiszę go sobie. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak wykonujemy wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias. Jeśli nie, to przypomnę, jak tutaj to zadanie wykonać. Popatrzmy sobie na to zadanie w ten sposób. Mamy potęgę ósmą i potęgę siódmą, a więc możemy wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. I teraz jak to zrobić? Ponieważ x do ósmej to jest tak jakby 8 x-ów mnożonych tutaj przez siebie, x do siódmej to 7 takich x-ów. Ja tu rozpiszę, żebyście zobaczyli, jak to obrazowo wygląda. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich x-ów jest. Odjąć 6 razy 7 takich x-ów. 3, 4, 5, 6, 7. Wszystko jest równe 0. Szukam po kolei wspólnych x-ów. No to tak, jak wezmę sobie tego x-a, to już mam jednego. Jak wezmę drugiego stąd, to drugiego stąd. Pamiętajcie, że zawsze muszę z obu stron brać. Trzeciego, to tu też trzeciego. Jak tu wezmę czwartego, to tu też czwartego. Jak tu wezmę piątego, to tu też piątego. Jak tu wezmę szóstego, to tu też szóstego. I jak tu wezmę siódmego, to tu też siódmego. Co to mi daje? Pamiętamy, że te 7 x-ów w ten sposób zapisanych, ja to tu zapiszę, to jest x do potęgi siódmej. Identycznie jest z tym. To też jest x do potęgi siódmej. I teraz wyłączymy to, co jest wspólne, czyli te niebieskie jako wspólny wyłączam przed nawias, czyli piszę x do potęgi siódmej. I teraz to jest to wszystko niebieskie, co wyłączyłam i w nawiasie pozostaje mi to, co nie było pomalowane na niebiesko. Ja teraz to pomaluję na żółto, czyli to, to, to i to. Czyli x minus 6, zamknę nawias i wszystko to jest równe 0. Oczywiście możemy to sprawdzić, czy na pewno wykonaliśmy prawidłowo, po prostu przemnożyć. X do siódmej przez x to jest x do ósmej, a x do siódmej przez minus 6 to jest minus 6x do siódmej. Pasuje, wszystko jest w porządku. I teraz jak wykonujemy takie działania? Takie działania wykonujemy w ten sposób, że jeśli mamy iloczyn równy 0, to oznacza, że pierwszy czynnik musi być równy 0 lub drugi czynnik musi być równy 0. Albo pierwszy, albo drugi. Tak? Czyli wybieramy najpierw pierwszy, przyrównujemy do 0, potem drugi przyrównujemy do 0 i w tym momencie będziemy mogli wykonać dalej zadanie. Czyli pierwszy to x do siódmej. Czyli x do siódmej, bo między nimi jest mnożenie, jest równy 0 lub ten drugi, czyli nasz nawias w tym wypadku, także jest równy 0. Jak to wygląda? Jaką liczbę podstawię do potęgi siódmej pod x-a, żeby dała mi 0? No weźmy jedynkę. 1 do potęgi siódmej to 1, nie jest to 0. Weźmy minus jedynkę. Minus jedynka do potęgi siódmej? To jest minus jedynka. Niedobrze, nadal nie 0. No więc wiadomym jest, że 0 oczywiście. Pewnie tam już sobie mówicie w głowach, że to jest 0. I tak faktycznie jest. A tu po prostu przenosimy szóstkę na drugą stronę, pamiętając o zmianie znaku, czyli mamy po prostu 6. A więc rozwiązaniem jest x należący do takiego zbioru dwuelementowego i tu zawsze wymieniacie te elementy od najmniejszego do największego. W ten sposób wykonujemy ten właśnie
przykład. Teraz przejdę do wykonania kolejnego przykładu. Już przepisałam sobie ten przykład i teraz jak wykonujemy tego typu zadania. Więc w pierwszej kolejności musimy wykonać w ten sposób, żeby strona jedna, obojętnie czy lewa czy prawa, ja preferuję, żeby strona prawa zawsze była równa 0. Obojętnie. Natomiast tak mi się wydaje, że mniej błędów uczniowie popełniają, kiedy jednak pamiętają, że zmieniamy stronę w ten sposób, że po prostu zostaje prawa strona zerem. Aczkolwiek, jeśli umiecie w odwrotnym kierunku, tak najbardziej jest to prawidłowe. Natomiast po prostu dużo uczniów popełnia błąd. Wielu uczniów, nie dużo. Dobrze. 9x do 5. Dodać x do 3. Przepisujemy. A 6x do 4 przekładamy na drugą stronę, czyli piszemy minus 6x do 4. Wszystko jest równe 0. I teraz patrzymy, co będzie wspólne w tych trzech liczbach, które mamy. Czyli w tej jest 5x-ów, w tej jest 3, a w tej jest 4x-y. Rozpiszę tym sposobem, bo wiem, że na początku jest tak łatwiej, czyli 5 takich, dodać 3 takie, odjąć 4 takie. Wszystko jest równe 0. No i znów zaczynam od tego samego, czyli jednego x-a zabiorę stąd, to też i stąd, i jeszcze stąd. Ale mogę jeszcze jednego, zobaczmy. Stąd, stąd i stąd. Konsekwentnie zobaczcie, że z każdego miejsca. Stąd trzeciego i stąd trzeciego. I teraz mogłabym stąd czwartego, ale już stąd czwarty nie pójdzie. W związku z tym zatrzymuję się w tym miejscu i wyciągam tę ilość, która jest możliwa. Czyli przed nawias wyciągam te 3x-y. Niebieskie, możemy sobie je pokolorować, żebyście wiedzieli, że to są moje te niebieskie x-y. I co mi zostaje? Zostaje to, co jest na żółto. To, to, to i jeszcze to. Dobra, no to wpisuję. Pierwsze są 9xx. Dodać. I co? Pusto? A potem minus 6x, zamykam równe 0. No i co, tak myślicie, że tu pusto może tak zostać? Że tak będzie plus, pusto, minus. Nigdy tak nie zostanie. Musicie pamiętać, że przed każdym z tych x-ów stoi jedynka. I tak naprawdę to jest jeden taki x razy jeden taki x i jeden taki x. Tak naprawdę jest tu jedynka. Zawsze w puste, wolne miejsce wpiszcie 1. Wtedy na pewno się nie zgubicie, nie pomylicie. A skąd to się bierze? Za chwilkę Wam pokażę, jak można to sprawdzić, czy dobrze zrobiłam. X do potęgi trzeciej, ponieważ 3x, i tak też zapiszę. A w nawiasie 9x do potęgi drugiej. Dodać 1, odjąć 6x. I teraz zobaczcie, co by było, gdybym nie wzięła tej jedynki. Czyli gdybym zapisała, że to jest x do trzeciej, 9x kwadrat minus 6x, bo plus minus byście stwierdzili, że pewnie minus, więc tak zrobimy. Dobrze. I sprawdzamy, czy to jest prawidłowo. Zawsze w ten sposób możecie sprawdzić, czy dobrze zrobiliście. X do trzeciej razy 9x kwadrat. Pamiętamy, że przy mnożeniu potęgi się dodają. Nie mnożą, tylko dodają. Czyli mamy 9. X do potęgi 3 i 2 to 5. I teraz x do trzeciej pomnożone przez minus 6x to mamy minus 6. Potęgi się dodają do czwartej. I zobaczcie, że to nie jest zgodne z tym, co tu jest. Czyli to nie jest dobre. Wymazujemy, ale sprawdźmy ten. Czy ten jest dobry? Razy 9x kwadrat minus plus 1 minus 6x równa się, znaczy w ten sposób przemnożymy. Czyli to przemnażam i to przemnażam przez tego x-a. X do trzeciej razy 9x kwadrat to 9x do potęgi, dodajemy do piątej. X do trzeciej razy 1
to x do trzeciej. X do trzeciej razy minus 6x to minus 6x do potęgi dodajemy do potęgi czwartej. Sprawdźmy. 9x do piątej tu, x do trzeciej i minus 6x do czwartej. Czyli jak widzicie, to sprawdzenie było faktycznie prawidłowe, czyli wykonaliśmy tak jak należy wyciągnięcie przed nawias. Tylko na końcu jeszcze równe 0. I znów przypominamy sobie, kiedy coś takiego będzie równe 0. Otóż takie coś będzie równe 0 wtedy, gdy będziemy rozkładali na czynniki, czyli jeśli mamy mnożenie dwóch, trzech, czterech, nieważne ilu, to wiemy, że taki pierwszy będzie zerem, albo taki drugi będzie zerem. I wtedy możemy wykonać to. Więc pierwsze w mnożeniu jest x do trzeciej, czyli zapisuję zgodnie z tym x do trzeciej jest równe 0 lub ten drugi, czyli 9x kwadrat dodać 1 minus 6x równe 0. Kiedy taki x jest równy 0? No wiadomym jest, że jak podstawię 0. Kiedy takie coś jest równe 0? No i tutaj najczęściej pojawia się problem, ponieważ zapisałam to w kolejności nie takiej, jak się zwykle zapisuje, czyli w kolejności od najwyższej potęgi x, bo wtedy nie popełnia się błędów. Natomiast zapisałam to tak, jak leci i obstawiam, że część z Was może popełnić błędy niestety, ponieważ tutaj trzeba wyznaczyć a, b i c, bo jest to funkcja kwadratowa. Ax kwadrat plus bx plus c równe 0 i teraz ostrożnie z wyznaczeniem. A jest przed x kwadrat. B to, co stoi przy x. A c to będzie to, co jest bez x-ów, żebyście się nie pomylili. Czyli a 9, b minus 6, c 1. I liczymy deltę. Oczywiście używając tego wzoru. B do kwadratu. No i oczywiście część z Was zapisze tak, zadowoleni z siebie. Pamiętajcie, nawias, kwadrat ma podnieść obie liczby. Minus 4 razy a, czyli razy 9 i razy c, czyli razy 1. Minus razy minus daje plus. 6 razy 6, 36. Minus razy te wszystkie liczby, które nie mają tutaj minusa, dają nam minusa. 4 razy 9 razy 1, 36. I co się dzieje, gdy delta jest zerem? Musicie sobie teraz przypomnieć, że gdy delta wychodzi równa 0, wówczas zawsze liczymy x 0, czyli minus b przez 2a. Minus b, czyli minus 6 przez 2 razy a, czyli 9. Minus, minus, czyli plus. 2 razy 9, 18. Możemy skrócić przez 6, czyli mamy 1 trzecią. A więc rozwiązaniem jest 1 należący do zbioru. W ten sposób wykonujemy tego typu zadanie. Kolejne przykłady na kolejnym filmie. Dziękuję.